Omówię teraz program do zadania N znaków napisany w języku Pascal. Słowo program, nazwa programu, N znaków, na końcu średnik. Następna część, deklaracja obiektów, czyli zmiennych. Potrzebujemy trzy zmienne, i i N typu byte i zmienna ZN typu znak. Początek programu, koniec programu z kropką. Pierwsza instrukcja, wczytujemy wartość n, przechodzimy do nowego wiersza, wczytujemy znak zn i następnie w pętli od nierównego 1 do n powtarzamy wypisywanie pojedynczego znaku. Wypisaliśmy wszystkie znaki, przechodzimy do nowej linii. Koniec programu. Dziękuję.